Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Display Lima. Zaczynamy sobie kolejny odcinek z gry Gold Mining Simulator. Ja tutaj troszkę kopałem sobie standardowo to, co się robi w tej grze. Czyli się kopię dziurę dużą, wykopałem, jak widzicie. Chyba na ostatnim live'ie, czy tam jakoś tak skończyliśmy w tym miejscu, więc ja przekopałem sobie sporo terenu. Nawet można powiedzieć prawie cały ten teren z dobrym urobkiem. To, co jest na żółto zaznaczone, to jest jeszcze tylko dobry urobek, więc dużo tego nie ma. Jakby 6-8 kwadratów i tutaj kawałeczek. No i ta dziurka będzie wykopana. Tutaj, jak widzicie, jest troszeczkę tych kwadracików. No i później byśmy się przemieścili ewentualnie w te. Ale zobaczymy, bo może, tak sobie dzisiaj myślałem, że może nam wystarczy na nową parcelkę i moglibyśmy zrobić w ten sposób. Ja sobie tutaj siądę, pojadę, żeby to już jechać i przesiewać. Moglibyśmy zrobić w ten sposób, że z racji, że spłaciłem kredyt. Przepraszam, z racji, że spłaciłem kredyt, no to możemy wziąć sobie kolejny. Standardowo. Wiecie, życie na kredycie nigdy. Nigdy nie było tak łatwe, jak jest to teraz, więc wzięlibyśmy sobie może nowy kredyt, ale najpierw bym chciał przesiać ten urobek, co mam, zobaczyć, ile z tego będę miał złota, bo ja przesiewałem tylko te gorsze wiaderka, a z gorszych wiaderek nam wyszło ponad 2000 złota, więc zakładam, że z tych lepszych może być trochę więcej. Jeśli byśmy osiągnęli dzisiaj poziom 8-10 tysięcy złota, choć pewnie to są bardzo optymistyczne prognozy, no to byśmy mogli sobie pewnie zakupić parcelkę, gdyż 2000 złota to jest dla nas jakieś 100 tysięcy kasy. Patrząc po tym, żebyśmy mieli teraz już magnetyt, bo tutaj może nam magnetyt 375 tysięcy by wystarczyło, czyli mielibyśmy mniejsze straty w złocie. No to byśmy mogli sobie, już to muszę wyłączyć, przepraszam. Moglibyśmy sobie, jak to się mówi, ogarnąć 500 tysięcy kasy dzisiaj. 500 tysięcy, no powiedzmy relatywnie 500 tysięcy kasy, plus te, co mamy, czyli 200, czyli gdybyśmy mieli 700 tysięcy, to musiałbym dobrać co najmniej 600 tysięcy kredytu. I myślę, że byłoby to możliwe. Żeby mieć te 600 tysięcy kredytu, mielibyśmy lepszą parcelkę, mielibyśmy więcej do przesiewania ziemi, bo tutaj już, jak wiecie, nam się ziemia powoli kończy. No i jakoś na ten kredyt byśmy odrobili, ale też byśmy mieli parcelkę. Ej, gdzie jest moje wiaderko? Ktoś mi zabrał wiaderko. Dobra, na szczęście to z łopatki nie wylatuje, jak już sobie tutaj pobierzemy. Dobra, wiaderko. Pracownicy nie przychodzą, także taki szybki update. Tam pracowników nie ma i nie będzie, nie wiem dlaczego. Skasowałem aktualnie wszystkich, którzy tam byli, a był tam jeden i to ten mechanik, ale to o nim wiecie, więc no nie wiem dlaczego. Może pracownicy na tą parcelę po prostu nie chcą przychodzić, może to jest dla nich za słabo. No ale dobra. Zrobimy sobie tak jak mówiłem. Tu do wiadereczka, tu jeszcze raz przesiejemy, bo tam jest 90% już, więc będę miał pełne kolejne wiaderko. I będzie z tego, co widziałem, chyba 6 wiaderek. Z 6 wiaderek może wyciągniemy z 5000. No dobrze by było, jakbyśmy z 6 wiaderek wyciągnęli 5000 golda, to byśmy mieli tutaj 7,5. No okej by było, no powiedzmy, że żebyśmy się wyrobili. Nie chcę też tutaj jakby spekulować nad tym. Ale no, kredyt na pewno trzeba będzie wziąć. Z drugiej strony mógłbym nie brać kredytu i jeszcze kopać, ale też nie chcę, żeby tutaj, wiecie, gdzieś tam te odcinki za wolno się rozwijały, progresowały. Więc daje gra możliwość kredytową, więc i na kredycie też sobie będziemy, wiecie, ale spłacamy jeden, bierzemy kolejny i spłacamy kolejny, a przy okazji mamy na przykład nowy land, prawda? A nowy land jest już dużo lepszy, byśmy sobie może go dzisiaj nawet nam się udało go zobaczyć. Tym bardziej, że tego bym nadal nie sprzedawał. Chociaż nawet nie wiem, czy ten można sprzedać. A nawet jakby ten można było sprzedać,
No to może byśmy sobie właśnie nie musieli aż tak super kredytu brać, bo jakbyśmy ten land sprzedali, powiedzmy za 300 tysięcy, a może mniej, o ile można sprzedawać, no to nawet ten kredyt by nas tak nie bolał. No, ale musielibyśmy wszystkie maszyny wtedy przenieść, trochę tamten zupgrade'ować. Alright, to jest dużo pracy na dzisiaj. Mam nadzieję, że ze wszystkim się wyrobimy. Oby się wyrobić, oby się zwyrobić ze wszystkim. Dobra, tutaj można było, tu już jest włączone. What? Coś tu prądu brakuje. Aha, bo tutaj jest jakby zastopowanie i tutaj też jest wyłączenie. Wyłączenie, dobra. A, tylko tu panie woda jeszcze ci. No co tu się działo? Dobra, daj mi jeszcze tu wodę. Dobra. Także nie wiem, sami ocencie, czy te kilkanaście odcinków, co zrobiliśmy, 20, jakoś tak. Czy to jest akurat odpowiedni moment, żeby się przenieść na nową parcelkę? Ja osobiście uważam, że tak. I mam nadzieję, że wy też uważacie, że to jest dobry moment, żeby się już przenieść. Tam jeszcze ewentualnie z tej byśmy troszkę mogli wyciągnąć, prawda? Myślę, że tak z około 5000 zł może byśmy z tej parceli jeszcze wyciągnęli. No. Myślę, że nie więcej jak 5 do 8000 może byśmy z tej parceli wyciągnęli jeszcze. Dobra, to jest wyczyszczone. Na dobrą sprawę, jakbyśmy mieli dwie parcelki, to też nie jest źle, bo tamta mogłaby sobie na razie, wiecie, leżeć, pachnieć. Z tej jeszcze ja bym sobie dokopał, ile bym dał radę. No i przenosinki byłyby później, prawda? Gdzieś na przykład na Lewiku albo w jakichś takich rejonach. Dobra, każdy kto zauważy, że są ominięte odcinki, na przykład mamy 18, a później nagle się pojawia 20, no to od razu informuję, że trzeba sobie zobaczyć w zakładkę live'y, bo na pewno w międzyczasie się pojawił jakiś live, którego wy mogliście przeoczyć, więc jeśli widzicie numerki, że nie idą po kolei, no to zobaczcie sobie na zakładkę live, bo tam są te numerki zagubione dla was. Dobra. Live-wiki są na ogół w niedzielę z tej gry, więc tak sobie zostawimy. Pewnie w niedzielkę o godzinie 18 albo 19, jakoś tak będzie na razie. Dobra, to sobie jeszcze przesiejemy. 48. Wiaderek, tak jak mówiłem, te ze słabym urobkiem przerobiłem, żeby już tu nie tracić czasu. Tu są z średnim i tu są z tym najlepszym, więc to wszystko sobie dzisiaj przesiejemy. I zobaczymy, ile z tego będzie pieniążków, bo już tak nie chcę was męczyć też tymi słabymi, prawda? Bo to wtedy za dużo roboty tracimy na tym 20 minut odcinka i nic z tego, że tak powiem, nie wynika, prawda? Dobra. To tu wkładam maty, idę tam jeszcze na chwilę odpalić później tę maszynkę, bo tu jest 90%, więc dosłownie na parę minut ją trzeba będzie odpalić. Zobaczymy, jak się też wypłaca nowy bęben, prawda? Bo żeśmy go ostatnio kupili na ostatnim odcinku. No ale zobaczymy, jak on się nam będzie wypłacał. Oby było więcej. Po magnetycie widziałem, że jest trochę więcej, bo teraz z najsłabszych wiaderek chyba leciało około 1100-1200 magnetytu, więc no, więc jest troszkę lepiej. O te 200 gram magnetytu, więc to się pewnie będzie przekładać na jakieś 20 gram złota. Nie wiem, jak się magnetyt ma do... Jak się magnetyt ma do złota, ale tak liczę, że to jest pewnie 1 do 10, 1 do tam więcej troszkę, więc jeśli mamy 800 gram, to będziemy mieć 800 gram magnetytu, to pewnie będziemy mieć z jakieś 80-70 gram złota w wiaderku. Dlatego przewiduję, że jak jest 1000 ponad magnetytu, to będzie ze 100 gram złotka w magnetycie. No. Ale to tylko, wiecie, moja spekulacja. Może tam jest troszkę więcej niż do 10, może tam jest do 12, do 15. Mnożnik. Zapomniałem się o kratach górniczych. Jakie kraty? Halo. Gdzie tu, proszę państwa, krat brakuje? Krata, dobra. Krata, brak kraty, dobra, dziękuję. Dziękuję za informację, ale to na szczęście nic się tu nie dzieje, bo ona była na zero. Ta krata górnicza. Dobra, go. Dużo mam urobku, tutaj mam 60, tutaj 70 i jeszcze cała wywrotka na 100 jest. Więc jest sporo tego urobeczku, ale to już jakby nie da nam kolejnego wiaderka. To sobie poczekamy do setuni.
i tu będziemy mieć napełnione wiaderko, więc będzie kolejne jedno wiaderko, zobaczymy, tak przewiduję, 3, 6, 6 wiaderek, no może, może z 6000 złota z tego będzie, 6, 2, 8, a może więcej. Dobrze by było, jakby tak było, żebyśmy mieli przynajmniej tam 6, 7 tysięcy z tamtych wiaderek, no to bym się cieszył, ale pewnie tak nie będzie. Dobra, 98. 99. Dobra, 100. Szybko wyłączyć, zanim tutaj się straci urobek. A, już się traci. Jakby 1% straty. Dobra, to pobieramy sobie. A, jeszcze tutaj będą te wiadereczka ze słabszym. A, no to spoko. Dobra, no to te 4 sobie byśmy przesiali. Wiecie co, ja je od razu tutaj wrzucę. Nie będę się tu z nimi bawił, bo chciałbym zobaczyć na czysto, ile mam z tych lepszych wiaderek, więc to sobie przesiejemy osobno, prawda? Bo to będzie jako do osobnego przesiania. Dobra, i tutaj trzecie wiaderko. I czwarte. Po 25% niby wchodzi, ale tu zawsze tą informację lubi napisać, nie? Że niby tracisz złoże, ale to jest dosłownie, nie wiem, czy 0,5% czy coś, więc jest tylko i wyłącznie informacja. Dobra. No i tematy. No one naprawdę ładnie wyglądają. No złota widać, że jest, prawda? Jak widzicie, jest tutaj dużo, dużo takich elementów świecących się na złoto, więc wygląda, że złotka jest sporo. Ale czy tak jest? No tego to już nie wiemy. Dowiemy się za chwilkę. Dobra, tutaj i tu. Szkoda, że nie można jakby więcej zamontować. Więcej tych przesiewaczy. 4 na przykład. Wiem, że będzie ten update nowy. DLC. I tam będzie można na 4 już sobie lecieć. Ale to nadal wiecie, na 4 to nadal za mało. Chciałoby się normalnie, wiecie, rzucać od groma tego, nie? Dobra. To niech się przesiewa, tu jeszcze tylko wiaderko podłożymy i tą końcówkę już sobie zostawimy. 80, tam powinno być raptem z 10-15% pewnie. To co musimy zrobić, to na pewno też dzisiaj po paliwo pojechać, ponieważ dużo paliwa straciliśmy. I nasze maszyny już teraz też zaczynają wymagać tych... Zaczynają wymagać jakby tej tego płynnego złota, bym powiedział, jakim jest ropa. Dobra. O, i teraz będziemy sobie przesiewać. Jeszcze tylko maty włożę i sprawdźmy, ile nam się udało urobku zrobić od ostatniego czasu. Powiem wam tak, jedno wiaderko to jest około 6 wywrotek, więc sami sobie możecie policzyć, 30 wywrotek ponad, no troszkę tego było roboty, 30 wywrotek, na każdą wchodzi chyba relatywnie 6 czy 7 łyżek, 7 łyżek bym powiedział, no to tak jest troszkę tego, dobra. Tak jak mówiłem, przesieję najpierw te 100%. Ale tylko dlatego, żeby zobaczyć sobie właśnie ile tutaj będzie z tych małych, a później ile z tych dużych będziemy mieć, nie? Bo chcę na czysto mieć te duże zrobione. Te małe oczywiście będą po prawdopodobnie 80 gramów, po 90, więc tutaj się nawet z tym nie będziemy zastanawiać. Dobra, jedno wiaderko, tu 4 wiadereczka będzie. Mam nadzieję, że nam wystarczy, bo tu jest 12 i tam jest troszkę więcej, więc miejmy nadzieję, że te 12 nam wystarczy. Ogólnie dużo się te rzeczy psuło. Tu się popsuł filtr, tam się popsuł filtr. O, ukończono przetwarzanie. Dobra, 1000 magnetytu. Okej. Dobra, to możemy sobie zapuścić już. No i z tego relatywnie powinno być około 300 gramów, zakładam, 350 gramów złota, nie? Jeśli tak będzie, to będzie spoko dla nas. A jeśli nie, no to trudno. Dobra, dawaj, nie ma czasu.
nową parcelką, jaką będziemy brać, będzie działka numer 2, czyli będziemy brać Rivertown, to będzie naszą nową parcelką. Polecimy sobie w tą, nie będziemy brać jakichś tych najlepszych póki co, bo nas nie stać, ale Rivertown jak znalazł dla nas póki co. Także postaramy się przechodzić te parcelki tak po kolei, bym powiedział, po kolei je kopać, po kolei je przechodzić. 90, no i też standardowo, widzicie 2% tu było mniej, nie? W tym wiaderku. Standardowo weźmiemy sobie, kupimy tym razem małą wiertnicę i małą wiertnicą porobimy dziurki na nowej parcelce. Ale to jest też tak, że gdyż się dowiedziałem różnych źródeł, że trzeba parcelkę jakby każdy kwadracik z 4 razy trzeba powiercić w różnych miejscach, żeby się to wtedy dobrze zrobiło, że te kropeczki świadczą o tym, gdzie był odwiert. I trzeba byłoby tak jakby pełnie pewnie mieć kropek dookoła, więc no zobaczymy sobie. Spróbuję w 4 różnych punktach. I tak, żebyśmy mieli pełny pogląd, nie? Dobra, ja myślę, że to mogę zacząć rzucać już powoli. Teraz zobaczymy, ile tu było pełnego złota. 2, 3, 3 i 4. A czwarte też już mogę rzucić, bo tu schodzi. Dobra. Ile? 4500 magnetytów w tym wiaderku słabszym. Takim średnim, urobkowym. Okej. Okay. Dobra, tutaj sobie schodzi. I tu, dobra. To do zera jedziemy, nie? Z koksem. I wtedy będziemy wiedzieć. Dobra, 290 gram złota było. No to powiem wam, mało z 4 wiaderek. Spodziewałem się troszkę... Wiecie, to nie to. Teraz pytanko. To jest to tylko. To jedno przesialiśmy. Dobra, żeby nie było, że tam typie coś na przykład takie. 70, dobra. Tutaj do 90. Dobra, i teraz będziemy już przesiewać, tu żeby było tylko 100%, 4500 magnetytu też, także no jest okej, 4500 magnetytu to jest naprawdę spoko wiaderku. Założenia w tych innych powinno być z 2 razy tyle, czyli do 8 do 9 tysięcy. Dobra, no to lecimy z tym, 2600 mieliśmy jakoś. To jest do przesiania. A to jest to jakby najlepszym urobkiem, dobra. Elegancko. Tu teraz liczę na dobrą podbitkę złota. Dobra, 50. Można to wsypać. Dobra. Teraz kolejne wiaderko tu i tu kolejne puste. Pyk, elegancito. Okej, tu 42% to już można dosypać. Wyrzucić. Czekamy, nie? Ile tu? 4000 znowu. Ale już jakby dosypujemy też ten lepszy urobek, teraz zaczęliśmy. Więc się zacznie podnosić. Dobra. 40, dobra. Mam nadzieję, że się łapiecie w tych wiadrach, bo ja czasami mam takie, wiecie, takie chwile konsternacji. Czy aby na pewno wsypałem, co miałem wsypać w odpowiednie miejsce. No, ale mam nadzieję, że wy to widzicie i że wy to się łapiecie w tym 48%. A, to spoko. Dobra, to już widzę, że możemy sobie tutaj zacząć pojedynczo robić, po jednym wiaderku. Czyli wychodzi na to, że już mamy 4000, no to już nam trochę tu się podbiło, patrzcie, 6000 w wiaderku. Aj, strata, kurde, za szybko. 7% stracone. Niedobrze. Sporo złota mogło być. Dobra, ale bijemy do góry, 4400. 3 wiaderka jeszcze.
Także bijemy. Bijemy co najmniej do 8 tysięcy. To by było naprawdę, naprawdę spoko. A jakbyśmy nawet przekroczyli 8 i mieli pod 9, to już by było jak złoto. Pewnie tak nie będzie, no ale... To tylko marzenia ściętej głowy pewnie człowieka. Chyba, że te wiaderka dosyć szybko się kończą. A złoto nie chce rosnąć do góry. W ogóle spodziewałem się, że będzie więcej magnetytu po tych wszystkich tych, nie? Bo tam jednak mieliśmy taki urobek dobry, po, wiecie, po 6000, prawda? Więc no spodziewałem się, że będzie lepszy urobeczek tam. Dobra, ostatnie wiaderko tu wrzucamy. Więc co nam za tym zrobić? 4 wiaderka jeszcze niecałe, dobra. Mamy 5600, no to tak chyba 8 nie będzie. Ej, wiaderko, tutaj szybko, bo się skończy, to będzie bida. No i czekamy. 6000 już za nami złota. Bijemy po kolejne 2000. Oby. Jeśli dobijemy jeszcze 2000, to będzie już naprawdę fajnie. 1500. Powiem wam, że ten magnetyt nie jest jakiś za dobry. 7000 to takie średniaki. Liczyłem, że będzie około 10000 z tych nowych maszyn i z tego wszystkiego, no ale jest po 7. Powiedzmy po 700 gram. No dobra, 1000 nam brakuje do... 1000 nam brakuje do 8. Okej. No, może te 8 będzie, zaraz zobaczymy, ale... Wątpię. 7200. No jak będzie 9, to będzie super, nie? Jak będzie powyżej 8. Ale to nigdy nie wiadomo, bo patrzcie, 7400. Spoko, ale i tak nie ma tragedii, nie? 9% jeszcze. Dobra, to są wszystkie wiaderka, prawda? Tu jest puste. Tu jest puściutko. 400 gram złota nam brakuje do 8, nawet 300. Czy w 30% będzie 300 gram? No, nie wiadomo. 900. No. Będzie 300, jest 8000, dobra, no i super, zarobiliśmy 5362 gramy złota, co nam daje 8000 gram złota. Dobrze, w sumie spoko. Liczyłem bliżej 10, ale to musiałbym jeszcze pewnie ze 4 wiaderka zrobić, a myślę, że tutaj mamy jeszcze urobek, tutaj, więc to tam do 10 by... Myślę, że nie doszło, ale do 9 pewnie by doszło, jakbym to jeszcze raz przesiał pewnie wszystko. No, jest ok. Jedziemy po pick-upa. Weźmiemy też ten magnetyt, bo on się nam przyda. 75% wiaderku magnetytu. Więc pick-upik. On też z beczunką pojedziemy. O, i patrzcie, mamy ten do sprzedania, jeszcze stary bęben. I tu mamy parę rzeczy do sprzedania. Dobra, no to wiecie co, ja sobie tak na pewno sprzedam to wszystko. I tak się zastanawiam, czy... No bo jak będę miał dwie parcele, ale już na dwóch nie będę robił. Dobra, no to tak, sprzedajmy. Sprzedajmy wszystko. Wszystko sprzedajmy razem z tą strząsarką. Okej. Dobra, 40 tysięcy będzie dla nas, potwierdź. Także jeszcze tu 40. A ty w Wunżu się nie chciałeś sprzedać? Chyba leżał na schodach i się nie złapał do sprzedaży. Dobra, sprzedaj. Okej. Jeszcze możemy sprzedać ten bęben, ale to sobie musielibyśmy go tu przełożyć, to kiedy indziej, że tak powiem. Dobrze, wiaderko magnetytu jest, wiaderko puste też pewnie jest, tak? Si, tam mam jeden kanister i tutaj mam beczkę, okej. No to można jechać. To tak, magnetyt wysypiemy. Wzmocnimy sobie kowala, bo na pewno on będzie
Żebyśmy mieli jak najmniejsze straty. Przewiduję teraz 2, 4, 6, 3, 3,5 sztabki. Czyli malutko, to będzie 300-400 tysięcy, może raptem, kurde. Liczyłem na 500, hamuj, bo tu magnetyt. To zobaczymy, ile tego kredytu trzeba będzie dobrać. Jak on będzie cenowo stał, żebyśmy tutaj, wiecie, na dzień nie płacili zaraz po 300 tysięcy, nie? Chociaż pewnie tak będzie, no ale cóż. No ale tyle damy radę z nowej parceli, mi się wydaje, wykopać, wiecie? 300 tysięcy to będzie trochę złota, ale damy radę. Okej. 7%. Mamy tak, 290 tysięcy. 404. No i to mi się bardzo podoba. Ponieważ na kowalacze było 375 chyba. Dobrze, jesteśmy już u kowala. Dzień dobry. Panie kowal, co pan tu ma dobrego dla nas? Na pewno sobie wzmocnimy. Więc tak, więc ulepszenia. I nas interesuje straty złota. I to ostatnie, 375 tysięcy, to jest największa strata złota, żebyśmy już najmniej tracili. To w pierwszej kolejności. I teraz wielkość pieca nas tak średnio interesuje, ale te nas będą. Tu mamy palnik większy, że więc zmniejsza czas, a tutaj mamy, że cenę zmniejsza. Cena też jest ok, mniejsza, czyli te dwie rzeczy w pierwszej kolejności trzeba, a później czas i... No dobra, 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 panie kowal. Ile ty teraz za sztabkę będziesz chciał strat mieć? 50 gram. No to nie jest źle. Dobra, no to 150 gram stracimy. Ty, panie, sobie to przetop. A my się widzimy, jak będzie wszystko przetopione. Okej, sztabeczki przetopione. Wyszło 3,5 sztabki jakoś. Także no, jestem troszkę mniej pocieszony niż bym chciał, ale... No ale nie ma tego złego. No liczyłem, że jednak będzie około 5 sztabek. Wyszło 3,5. Sprawdzimy sobie, ile to wszystko będzie kosztować. W banku pyk, sztabka złota za 93 tysiące. No dobra, to sprzedajemy. Raz. A, poszło sprzedaj wszystkie. Oni teraz dodali w update'cie. Teraz w update'cie dodali tą ikonkę właśnie. Sprzedaj wszystkie. Także będziemy sobie... Także będziemy sobie tutaj sprzedawać guziczkiem na wszystkie. Bardzo spoko ten guziczek jest. Nie zawsze może chcemy sprzedać, ale jak dali, ok, 591 tysięcy. No to tak bym powiedział średnio nawet. Tak mało. No chciało się więcej. I teraz ile my byśmy musieli dobrać? Co najmniej byśmy musieli dobrać 700 tysięcy, prawda? Więc jeśli my byśmy dobrali z 700 tysięcy i relatywnie byśmy sobie robili po 150, tak, 9 miesięcy byśmy musieli oddawać 150 tysięcy, ale to się wtedy oddaje do banku ponad, patrzcie, zysk banku jest tutaj 300 tysięcy tylko, ale przy 9 miesiącach zysk banku rośnie prawie o 100%, jest 600 tysięcy, no ale my mamy mniejszą ratę o połowę też niby, nie? No ale 300 tysięcy, czy wyrobimy w... Czy byśmy wyrobili w 350 tysięcy dziennie przez 3 dni? Myślę, że tak. Myślę, że to nie byłoby dużej straty dla nas. 350 tysięcy to jest raptem 6 tysięcy złota, tak? Jak dobrze liczę. No to musielibyśmy dziennie minimum 6 tysięcy nakopać na lepszej parceli. Myślę, że to jest do ugrania i myślę, że to jest nawet spoko patentem. Ale ja sobie na szybkości muszę obliczyć, bo nowa parcelka kosztuje 1 200 000 i ja sobie muszę obliczyć ile potrzebujemy. Także dajcie mi sekundkę, wszystko będzie obliczone zaraz. Dobra, sprawdziłem wszystko i wychodzi na to, że potrzebujemy co najmniej 600 tysięcy. Więc 600 tysięcy jest na tyle, żebyśmy kupili sobie parcelkę, ale przynajmniej 100 tysięcy będziemy potrzebować, więc faktycznie te 727 tysięcy byśmy musieli sobie zabrać. To przycelujesz mi jakoś? Kurde, jak to dziwnie celuje. Szkoda, że nie można tego jakoś strzałką, wiecie. A, tutaj wróć. Wróć. Jakby to można było nacisnąć, żeby... O, 699. No, tyle by nam było chyba najlepiej.
90 tysięcy byśmy mieli do przodu, a czekajcie, może więcej, żebyśmy sobie jednak mieli jak wzmocnić parcelkę jeszcze. Dzienna rata 350 tysięcy, to jest 6, 2, 4, 6, prawie 7 tysięcy złota. No damy radę, najwyżej będziemy mieć ten, bo wiecie, bo tutaj mieć na więcej, później oddawać, żeby mniej kopać. To jest tak, albo kopiemy mniej i później oddajemy wszystko, relatywnie tu musimy więcej do banku spłacić. Ja jestem zwolennikiem jakby najmniejszej rat kredytowych, bo wtedy najmniej się tutaj jakby widzicie, bo tutaj im więcej bierzemy, tym kredyt nasz jest droższy, ale mamy mniej dziennie. Ale no ja wiem, że dziennie dam radę tyle wykopać, więc na spokojnie sobie to zrobimy. Bierzemy kredyt. Pyk, weź kredyt i tym sposobem jesteśmy posiadaczem kredytu i 1 300 000 na koncie. To za czym idzie? Będzie stać nas na działkę. A działeczka będzie ta druga, proszę bardzo. I od razu ją będziemy kupować, bo 300 tysięcy było za wynajem, strata 35. A my sobie będziemy kupować ją. Cena za stopę 120. I średnia przewidywana ilość złota. Dobra, 1 200 000. Kup, potwierdź. Jesteśmy właścicielem działeczki. Maksimum maszyn na działce. Dobra, 4. Ile my możemy? Dobrze, ojej, odblokować za 50. Ojej, jak to drogo. Bo tutaj my mogliśmy maksimum mieć w ogóle 6 maszyn, a tutaj możemy mieć 4. Mi wystarczą 2 maszyny póki co. Dobra, to potwierdź. A, i tu 5 weszła. Plus jedno miejsce do pojazdów. Ej, dziwnie, bo tutaj... Ja nie muszę 6, mogłem mieć 3 miejsca, to nie wiem, czy 3 się odlicza? Dziwna akcja, dobra. Ale te 60 tysięcy może nam wystarczy. Ja sobie tak zatankuję to, podjadę jeszcze na tamtą działeczkę, bo jeszcze z tamtej pewnie będziemy używać. Podjedziemy dzisiaj zobaczyć tylko, jak się wygląda nowa. Ja sobie z tamtej jeszcze bym pokopał, tylko pamiętajmy, bo my teraz mamy kredyt, musimy co najmniej 350 tysięcy dziennie i teraz pytanko, czy on mi już go zabierze, czy zlamiłem i te 350 tysięcy już mi teraz zabierzesz? Bo jeśli tak, to będę miał ostrą nocne kopanie. Ale to zobaczymy. Jeśli tak będzie, no to kicha, nie? W takim razie będziemy sprzedawać rudę za grosze. No bo trochę średnio, w sumie mogłem się, wiecie, przekimać, nie? I to zrobić w następnym dniu. Dobra, weźmy tu, zatankujmy, bo jednak paliwko jest bardzo ważne dla nas. Dobra. Dobrze, mamy wszystko, wracamy i zobaczymy, czy nam to teraz zabierze już kredyt, czy nie. Jeśli nam teraz by miał zabrać, to jesteśmy naprawdę, bym powiedział, w czarnej życi. No dobrze, zawiozę tą beczkę, przejedziemy się zobaczyć na nowy ten, na nową parcelkę, jak ona wygląda. I w razie co... 300 tysięcy, ja dam radę nakopać do północy pewnie, plus sprzedać, no zobaczymy, może się uda, a jak nie, to tam trudno, jakoś to odrobię. Następnego dnia, dobra, ewentualnie tą wiertnicę wynajmy i będę, wiecie, robił golda. No luzik, damy radę bez problemu. Dobra, zawozimy sobie byczkę z tym i jedziemy od razu na nową działkę popatrzeć, cośmy zakupili za wielkie G. Jak to lata dziwnie. No jedź mordzinko, jedź. Ale ma słaby jakiś silnik, coraz słabszy jest ten samochód.
Dobra, przywozimy to, tam trzeba będzie potankować. No i pierwsze co robimy na nowej działeczce, to tak jak mówiłem, będziemy na pewno nową działeczkę sprawdzać wiertnicą. To gdzie jak, także troszkę tego będzie. Wiertnica chyba, ta z małych kosztuje chyba dyszkę, niecałą 9000 coś. Okej, okay, to pojedziemy sobie zobaczyć na tą nową działeczkę. Okej, okay, do naszej nowej parcelki, żeby dojechać, no to musimy sobie jakby wyjechać z miasta, pojechać w stronę hotelu. Już wam pokazuję na mapeczce. Jedziemy w stronę hotelu i przed hotelem skręcamy w lewo, tą jakby wąską ścieżką obok jeziorka. I tutaj zaraz będziemy mieli lewo i na lewo i jesteśmy na naszej nowej parceliczce. No także tak robimy. Jest troszkę ciemno, ale to już trudno. Myślę, że jakoś to damy radę. Ja osobiście myślę, że trzeba będzie mnie tu równo pokopać wszystko. No ale dam radę, te 350. Będę zabezpieczony, powiem wam. O tak, że jednak tą 12 w nocy troszkę się kitram, ale mówię, będę zabezpieczony. Jesteśmy koło hotelu, w hotelu w lewo. I tą ścieżką tutaj całkiem. Także jakbyście widzieli, no to jest troszkę cięższa ścieżka. Jest jeszcze inna dojazdowa, ale według mnie jest dłuższa i jakaś taka też bardzo zakrętowa. Tutaj widzimy sobie piękne jeziorko. No, hotelik, jeziorko, no miło, miło, miło i przyjemnie. Hotel w dobrym położeniu. Tutaj mamy, widzicie, jakiś podejścik. Można byłoby sobie na podejściku pewnie jakieś kajaczki machnąć. No, ale tak, tu są domki, jakieś kempingi przy okazji. No i do nas będziemy skręcać prawdopodobnie. No co, on taki słaby dzisiaj, ten samochód. No i do nas będziemy skręcać tutaj w prawo, prawda? No tutaj w prawo i tu mamy naszą parcelkę. Otwarta, brama jest. No to wjeżdżajmy, wjeżdżajmy. Pyk, pyk, pyk. Ole, tutaj jest ciężki wjazd, kamieni, kupa. O, no to powiem wam, żeby tutaj przejechać czymś, no to będzie interesująco. O kurde. No, jest to ciężka parcela, z tego co widzę. Dobra, żuraw nie do naprawy? Chyba nie, okej. Dobrze, nasza parcelka zaczyna się w tym miejscu tak naprawdę, gdyż mamy tutaj tak, miejsce skupu, tutaj szybkiej podróży, na pewno, tu mamy magazyn, garaż. Tu mamy miejsce na sprzedaż, okej. Dobra, i tu mamy taką szopkę, w niej sobie będziemy mogli utrzymywać nasze, bym powiedział, chyba maszyny do przesiewu złota. Więc tak, więc tu sobie pewnie postawimy różne maszyny, tu będzie pewnie maty zbierać, czy wiaderka. Spoko. Gdzie się przesiewa? Tu się przesiewa, okej. Czyli w tą stronę teraz będzie wchodzić nam maszyna. Dobra, czyli tutaj prawdopodobnie bęben pójdzie. U góry prawdopodobnie pójdzie nasz, jak on się nazywa? The Rocker. Tak, tutaj chyba pójdzie The Rocker. Tu pójdzie chyba rynna i tam pójdzie bęben. Tu pójdą też rynny w dół. Okej, i tu pójdą wiaderka z tym. Dobra, dobra, czyli w tą stronę będzie takie skompaktowane. No okej, no nie ma to jakby... Ma to ręce i nogi, a nasza parcelka jest do kopania. A i tutaj jest taśmociąg z tej strony. Okej, czyli tak z ukosa będzie taśmociąg teraz. No dobra. Nasza przyczepa kempingowa do spania. No alright. I tam namiot. Dobra. I nasza parcelka zaczyna się w tym miejscu. No jest, powiem wam, spora. Jakbyśmy tak mieli popatrzeć na mapce. To jest działeczka numer 2. No to jak widzicie, no jest sporawa. To wszystko będziemy mogli sobie przekopać. Trochę tego jest. Ja sobie to pobadam glebę. Myślę, że coś może na lewiczku jeszcze pobadamy z tej gleby. Dobra. Ale interesuje mnie właśnie. Szkoda, że idzie lato. I tu jest problem, bo jak wiecie, ja napełniałem sobie wieżę ciśnień tamtą starą, więc... Jak trzeba będzie, ja będę od tamtej wieży ciśnień może woził sobie. A tutaj nowa wieża ciśnień kosztuje 150. No dobra. Czyli trzeba będzie pewnie postawić nową wieżę i napełnimy ją pewnie wodą za hajs.
Zobaczę jeszcze, czy będę używał tej parcelki, bo może na razie ją powiercę i zostanę jeszcze chwilę na tamtej. To się okaże wszystko, ja sobie to przemyślę. Dobrze, wiecie co, nie będę was tutaj wstrzymywał. Tu mamy końżeczkę pewnie od no byłoby woda, woda by była. Tylko ciekawe, czy to wysycha ten potok też może. W lecie może tak być. Dobrze, o, dozer się nawet tu przeniósł już, kurde. Biur już jest, co my tu u góry w ogóle mamy? Ej, tu u góry leży normalnie. A to jest chyba zepsute. No chociaż może nie. Ej, może to jeden gratis nam dali. Kurde, czy ja to mogę w ogóle zestemtegować? Nie mogę. Ej, ale dobrze by było, jakby tu nam dali gratisik taki. Nie obraziłbym się. No i co? Zasady użytkowania kibelka. Nie można otworzyć się. Okej. No, chociaż... Ej, zebrałem. Znalazłem część historii. Ale fajnie. Historia w kiblu pisana. Dobra, ale kończymy sobie. Także dziękuję wam bardzo, że byliście. Dzięki, że oglądaliście rzut oka na nową parcelę. Jesteśmy właścicielem wielkiej. Mam nadzieję, że się podobało. Zachęcam zostawić łapeczkę i suba. A tymczasem trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć, cześć.